Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 8 w wersetach od 1 do 15? Potem chodził po miastach i wsiach, głosząc i zwiastując o Królestwie Bożym, a z nim 12. Pewne kobiety uzdrowione od złych duchów i chorób, Maria, którą nazywano Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, służyły mu ze swojego mienia. Gdy wielu ludzi z różnych miast się do niego schodziło, przemówił przez podobieństwo. Wyszedł siewca siać swoje ziarno. Gdy on siał, jedno padło obok drogi. Zostało podeptane, a ptaki niebiańskie zjadły je. Drugie padło na skałę. Gdy wzeszło, uschło, dlatego że nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie. Ciernie razem z nim wzrosły i je zadusiły. Inne padło na dobrą ziemię. Gdy wzeszło, wydało plon stokrotny. To powiedziawszy, zawołał: kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pytali go uczniowie jego, co miałby ten przykład znaczyć. A on im powiedział: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, natomiast innym w przykładach, aby widząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli. Ten przykład oznacza, że ziarnem jest Słowo Boże. Tymi obok drogi są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tymi na skale są ci, którzy słuchają, z radością przyjmują słowo. Ci nie mają korzenia, gdyż do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują. To, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa i odchodzą. Są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia i nie przynoszą owocu. Natomiast to w dobrej ziemi, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują w wytrwałości usłyszane słowo i w cierpliwości przynoszą owoc. W rozdziale 7 ukazana została Boża łaska, obfitująca tam, gdzie rozmnożył się grzech. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian w 5 rozdziale i 20 wersecie. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Ale łaska nie tylko przebacza. Ona także prowadzi wybawionych drogą naśladownictwa i służby Panu. Pan Jezus przyszedł na świat nie po to, aby żniwować, lecz aby siać. Czas tego rozsiewania trwa aż do dzisiaj. Koniec nastąpi dopiero wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie po swój lud. Stan serc słuchających nie zmienił się jednak aż do dzisiejszego dnia. Zobrazowany jest w tym podobieństwie przez różne rodzaje gleb. Trzy wielkie przeszkody stoją na drodze temu, aby Słowo Boże zostało przyjęte i wydało owoc. Szatan, świat i nasze ciało. W zatwardziałym sercu Słowo Boże nie odniesie żadnego skutku. Ziarno zasiane na gruncie skalistym wprawdzie wschodzi,
ale nie osiąga sumienia. Jakże wielu jest ludzi, którzy słuchają chrześcijańskich pouczeń i przyjmują prawdy wiary, ale u których korzenie nie dosięgają ich sumień. Ziarna, które padły między ciernie, nie dojrzały. Serce, które nie odłączyło się zdecydowanie od świata, pozostaje bez owoców dla Pana. Przedstawionych w tym podobieństwie różnych stanów serc nie odnośmy tylko do niewierzących słuchaczy Ewangelii. Jeżeli świat albo stara natura zyskają przewagę w naszym życiu wiary, stanie się ono bezowocne.